Cześć, witajcie w kolejnej części tutorialu o Maksimie. Dzisiaj w końcu pogoda, że nie jest cudowna, bo trochę wieje, ale niebo jest w miarę czyste. Chociaż jeszcze nie zaczęła się astronomiczna noc, ale póki chmury nie przyjdą, chciałem szybko nagrać tutorial. Dzisiaj próby pod ciemnym niebem, czyli połączenie wszystkiego w całość, ustawianie ostrości, kadrowanie, meridian flip, I coś tam jeszcze po drodze może znajdziemy. A więc jesteśmy pod niebem. Teleskop z pozycji zaparkowanej, czyli skierowany na biegun północny. Przeciwwaga w dół. Podłączamy wszystkie urządzenia, jakie mamy. Mamy podłączony teleskop, fokuser, dwie kamery i koło filtrowe. Od czego by tu zacząć? Od alignmentu, czyli jeśli mamy teleskop na pierze, alignmentu nie będziemy robić zbyt często. Natomiast w moim przypadku teleskop jest zostawiony na statywie, więc kasujemy stare punkty, które zostały zapamiętane. Oczywiście to jest w przypadku EQ-moda, gdy używamy innego interfejsu, będziemy to robić inaczej. I obracamy teleskop w jakieś miejsce. Zobaczmy, co tu jest w pobliżu bieguna, żeby pierwszą klatkę było w miarę łatwo rozpoznać. Jest tu taka gromadka gwiazd. Tracking is currently off. Aha, teleskopu nie da się obrócić podczas gdy jest parkowany. Odparkować go musimy ręcznie. Teraz powinno być znacznie lepiej. Słychać wycie silniczków. W międzyczasie włączymy chłodzenie kamerki. Skończyło się przesuwać. No i czas na pierwszą ekspozycję. Fine start, 3 sekundy, binning 2, filtr L. Jak widzimy, no jeszcze nie jest zbyt ciemno, ale jakieś tam gwiazdki wyszły. Teraz jest dobry moment na to, żeby w miarę jakoś tam ustawić ostrość. Włączamy sobie subframe, wybieramy miejsce z kilkoma gwiazdkami i ściągamy taką klatkę. To jest wciąż binning 2, więc ustawimy tutaj ostrość tylko tak prowizorycznie. Jak widać, nie jest całkiem źle. W zakładce fokus, jeśli mamy podpiętego fokusera, możemy go tutaj ręcznie przesuwać. Jeśli fokuser nie jest askomowy, na pewno możemy go jakoś kontrolować przyciskami. Jeśli nie mamy motofokusera, przesuwać go będziemy ręcznie. No, spróbujmy troszkę przesunąć fokuser do przodu i sprawdzić, jak wyglądają gwiazdki. No, wyglądają trochę gorzej, więc cofniemy go dwa razy. O, teraz już są całkiem przyjemne. To tak z grubsza, żeby pinpoint mógł w miarę dokładnie wyznaczyć położenie naszego kadru. Obrazek się załadował. I włączamy Analyze Pinpoint Astrometry, czyli próbujemy znaleźć na niebie miejsce wskazywane przez teleskop. O tych opcjach już kiedyś wcześniej opowiadałem. Klikamy proces, zaciskamy kciuki. O, wyjątkowo szybko to poszło za pierwszym razem. Pozycja na niebie została określona z dokładnością do pół sekundy kątowej. Przy okazji wyznaczono ogniskową, kąt pozycyjny, skala jest 3 sekundy na piksel, ponieważ binning 2 zastosowano. Więc przechodzimy na zakładkę teleskop, klikamy sync i bieżąca pozycja teleskopu zostaje zsynchronizowana z współrzędnymi na niebie. W EQ-modzie możemy sobie zobaczyć, że już są dwa punkty. To dziwne. Widocznie ten pierwszy się nie skasował. Co teraz możemy zrobić? Teraz spróbujmy ustawić autofokus. Spróbujmy ustawić ostrość dokładniej. Użyjemy do tego celu autofokusa.
A żeby to zrobić, najpierw znajdźmy jakąś gwiazdkę jasności około 5-6 magnitudo w pobliżu. Ta ma 6, w sumie powinna wystarczyć. OK. Naświetlamy klateczkę 3 sekundy, binning 2. O, gwiazdka jest ładnie w środku. I więc w tym momencie przechodzimy na zakładkę Focus. Możemy puścić autofocus start. Kilka słów o opcjach. Focuser Step Size to rozmiar jednego kroku naszego focusera. Jeśli to jest focuser skomowy, po kliknięciu na auto zostanie ta wartość czytana ze sterownika. Preferowany kierunek przesuwania focusera, światłosiła naszego teleskopu. Najlepiej wykluczyć podczas znajdowania gwiazdki do ustawienia ostrości jakieś zewnętrzne fragmenty naszej klatki, ponieważ tam wady optyczne są największe. No i target lux diameter. Tak jak tu jest napisane, musi przekraczać half lux diameter co najmniej dwa razy. Dla ogniskowej 700-800 mm HFD wynosi zazwyczaj około 3-4 pikseli, więc wartość tutaj jest około optymalna, to jest 8-12. W przypadku krótszej ogniskowej ta wartość tutaj będzie mniejsza, powiedzmy 6-8, w przypadku ogniskowej metrowej możemy tutaj ustawić tą wartość większą, 12-15 i tyle. Start. Maxim naświetla klatkę, znajduje gwiazdkę, na którą będzie mógł ostrzec. Już ją jakoś tam wykadrował. I zaczyna kreślić krzywą V. No, jak widać, początki są trudne. Znalazł pozycję startową. I teraz, przepraszam, dopiero zaczyna kreślić krzywą V. Do ustawiania ostrości również nadaje się oczywiście Focus Max, który się integruje z Maximem. Focus Max i Maxim według moich tutaj doświadczeń robią tak samo dokładnie. Natomiast Focus Max robi to nieco szybciej, ponieważ raz wykreśloną krzywą V możemy zapamiętać i ją używać później wiele razy. Natomiast Maxim za każdym razem krzywą V kreśli od nowa, więc proces ten trwa trochę dłużej. Kwestia wyboru, jeśli chcemy mieć jeszcze jeden program chodzący w tle, możemy używać Focus Maxa. Już zaczyna się powrót w obszary mało ostre. Found Optimum Focus w pozycji 8881. Zobaczmy, jaki to ostrość została ustawiona. W okienku Camera One Information możemy zmienić Camera One Info na Camera One Statistics. Widzimy, że FWHM wynosi 1,82. Jest to bardzo przyzwoity wynik. Mam nadzieję, że teleskop jeszcze nie jest schłodzony. Wartość jest w pikselach, czyli to się w moim przypadku przekłada na około 2,3 sekundy kątowej. A więc ostrość jest ustawiona bardzo fajnie. To tyle, jeśli chodzi o autofocus. Spróbujmy teraz wykadrować nasz teleskop na jakimś obiekcie. A w pobliżu znajduje się na przykład galaktyka M81. O, jest tutaj. I co robimy? Po ustaleniu włączamy Find Star. Sprawdzamy, co tak naprawdę w kadrze się znajduje. Jest galaktyka w kadrze, oczywiście nie jest w środku. Odpalamy Analyze Pinpoint Astrometry. Proces. Obliczona została pozycja. I teraz tak. Obrazek ten został nałożony, widzimy na planetarium maksimowe, widzimy, jak wygląda sytuacja.
pokażę teraz kolejną opcję, jak łatwo można wykadrować sobie zdjęcie, mając już obiekt w kadrze. Oczywiście możemy synchronizować do nowej rozwiązanej pozycji montaż, nie ma problemu. Jest tu takie okienko Center on Image. Żeby go używać, musimy wcisnąć Calibrate i skalibrować pozycję obrazka używając pinpointa. Image scale został wyznaczony na taką pozycję, kąt pozycyjny na 176 stopni. Do czego to jest potrzebne? Otóż do tego, że teraz możemy kliknąć prawym klawiszem myszy na obrazku i wybrać opcję Point Telescope Here. Teleskop się przesuwa i jak się skończy przesuwać, to wybrana przez nas galaktyka powinna być w środku kadru. O ile nie mamy czegoś ustawionego bardzo, bardzo źle. No, chyba troszeczkę... Nie, nawet jest idealnie w środku kadru. Galaktyka jest w środku kadru. Spróbujemy naświetlić ją troszeczkę dłużej, wybierając opcję, powiedzmy, przedłużając czas naświetlania do 30 sekund, ale wybierając subframe, czyli tylko fragment interesujący nas. Binning 1, start. I jest galaktyka. M81, oczywiście jest obrazek troszeczkę pojechany, ponieważ nie był gajdowany. Możemy teraz to go skalibrować, ponieważ mamy bibliotekę zapamiętaną. I w ten sposób zrobiliśmy pierwsze zdjęcie. Co teraz? A, jeszcze jedna rzecz, o którą kilka osób pytało, mianowicie Meridian Flip. A prawdopodobnie wielu z Was już się domyśla, jak to należy zrobić. Znajdźmy jakiś obiekt w pobliżu równika niebieskiego. Może co ja mówię, południka. Ta niebieska linia tutaj to jest południk. Zbliżamy się do niego. Skierujmy teleskop na przykład na galaktykę 3596. Chwileczkę to potrwa. W międzyczasie powiem dwa słowa na temat opcji tutaj dostępnych. Dla kamerek jest włączony obecnie no calibration, simple auto dark bardzo rzadko używany, natomiast możemy włączyć full calibration, jeśli mamy bibliotekę klatek kalibracyjnych w Maximie umieszczoną i wtedy po zrobieniu zdjęcia i załadowaniu go bądź na dysk, bądź na ekran zostanie przeprowadzona kalibracja. Oczywiście możemy wybrać pełną kalibrację, a możemy umieścić w bibliotece tylko klatki Bias i Dark. I praktycznie taka kalibracja zawsze jest potrzebna. Jest zrobiona w pełni z automatu, więc możemy przechowywać sobie na dysku już skalibrowane klatki. Jest to dość wygodne. Pozostałe opcje są dość, że tak powiem, samotłumaczące się. Każdy może sobie tutaj ustawić je według własnego uznania. Teleskop już się zbliża do pozycji. Sprawdźmy, jak bardzo trafił albo nie trafił. Zobaczmy, gdzie my to jesteśmy. Teraz pojechaliśmy w zupełnie inny obszar nieba, więc mimo wszystko bardzo szybko znalazł pozycję naszego teleskopu. No, jednak kadr jest zupełnie w innym miejscu. Przesuńmy go tam, gdzie chcemy, czyli na galaktykę NGC 3596. Oczywiście najpierw musimy synchronizować pozycję. Teraz dopiero możemy tutaj przesunąć teleskop.
konkretne zdjęcie. Podejrzewam, że w obecnych warunkach tej galaktyki w ogóle nie będzie widać na zdjęciu. No, tak jak myślałem. Ale... teleskop wskazuje dokładnie w to miejsce. Przejrzymy teraz na zakładkę status. Widzimy tutaj, że teleskop osiągnie południk w ciągu 4 minut. No i prawdopodobnie wtedy się zatrzyma. Więc trzeba będzie zrobić meridian flip. W tym celu kierujemy teleskop na drugą stronę południka. Zrobi on pełny obrót. I teleskop jest tutaj, czeka na naszą galaktykę, aż przekroczy ona południk, co się stanie za kilka minut. Poczekajmy też. No, galaktyka już przekroczyła południk dość mocno. Więc co teraz musimy zrobić? Skierować teleskop dokładnie w to samo miejsce, w którym był wcześniej. Puszczamy pinpointa na poprzedniej klatce, chyba to już zrobiłem. W zakładce teleskop klikamy przycisk Image Center from Pinpoint, który nam kopiuje w te okienka współrzędne rozwiązanej klatki i ciskamy go tu. Teleskop nam się zatrzyma dokładnie w tym samym miejscu, w którym był. Oczywiście obraz będzie obrócony o 180 stopni. Sprawdzimy, jak dokładnie trafił w to miejsce. No, jak widać, zrobiło się trochę jaśniej. Jakaś mgła przychodzi. Zrobiła się klatka Analyze Pinpoint. Proces. No, jak widać, jest troszeczkę przesunięta, więc synchronizujemy z nową pozycją. Klikamy Go To do współrzędnej klatki, którą robiliśmy przed południkiem. Start. Pinpoint. Proces. Sprawdźmy, jak dokładnie. Tym razem jest dokładnie kadr nasz wycentrowany. I to tyle, jeśli chodzi o Meridian Flip. I również tyle w tym tutorialu. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć!